5, 4, 3, 2, 1. Lecimy, panowie! A temat brzmi od zmierzchu do świtu! Yo, 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 aha! 30 sekund offset! Dobra, jaki świt, jadę tutaj, wierz mi, wypadasz przy mnie jak świt, dwór nowy mazowiecki. Chuj z tym, zająkałem się na pierwszym wersie i tak się kurwa za chwilę zbezczeszczę. Dokładnie kurwa, no bo jestem tak dobry, przyjechałem kurwa do was 100 mil jak Olsztyn. Dobra, kiedy wchodzę, napierdalam tu z hip-hopem, ja jestem jak Świnoujście, no bo mam flotę. Yo, dokładnie przypomnij mi temat flincie, on dostanie teraz po zwykłej pizzie. Od zmierzchu do świtu. Od zmierzchu do świtu? Ja trenuję od zmierzchu do świtu, to na wijanie do bitów bez kitu, oh, i kiedy wchodzę, kurwa ziom, ja trenuję od zmierzchu, bo to jest moja kucha noc. Odpowiedź dobra, od ryby. Lecimy łapy. Olsztyn. Lecimy z tym, dobra, 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 od zmierzchu dobra. Do świtu. Dobra, 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 ryba. Dobra, dobra. Jaki świt, miałeś mieć punchline'y pało, coś ci świtało, ale się zapomniało. I to jest tutaj proste, teraz ziomal wiesz, to nie świt nowy dwór, to nowa wieś. I to jest tutaj proste, kiedy gramy z trakiem, wpadam na bit, no i tutaj cisnę z wieśniakiem. Jesteś kurwa idiotą ziombel, twoja dupa zachodzi w ciąże częściej niż słońce. 10. I jadę tutaj z siłą. Dobra, 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 on jest moim cieniem, jadę z siłą, bo gdyby nie słońce, słoneczko, to by cię nie było, kurwa. Yo, bo, to patrz, yo, yo, łapsko! Yo, 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 yo! Oset, ej, on mówi do mnie nowa wieś, to jest dobra forma. Mówi mi to koleś, który jest z Radomia. Yo, no ja pierdolę, kiedy wchodzę, no to ciebie tu rozpierdolę. Inaczej, dokładnie, jadę tutaj z flow, z Radomia. Muszę uważać na mój sok. Yo, wiesz o co chodzi, bo zaraz podejdzie i mi kurwa zapierdoli. Dobra, ziom, to jest freestyle. Ja wiem, nawijałem kiedyś po piwkach i dostałem pierdol od Filipka. Przejebane, nie piję, szanse wyrównane. Po. Dobra. Odpowiedź od ryby. Dobra, 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 dobra. Musi uważać na sok, niszczę pedalską sukę. Jest gejem, muszę uważać na dupę. I to jest proste, i cię rozpierdolę. Kiedy wpadam na bit, to cię gnoję. Radom dziwko, miałem miasto na matrycy. Żeby być dobrym, nie trzeba być ze stolicy. I to jest proste, między nami, jak babici, rozpierdalam follow-upami. I to jest proste, jestem punchline'owy. O pochodzeniu mówi mi menel z Łodzi. Jesteś kiepski, kiedy wchodzę, no to cisnę sobie leszczy. Idź pisać mitologię, pało. Bo kurwa na bitwach jesteś jak Menelaus. Po ostatnim wejściu, wszyscy z Olsztyna, ręce w górę. Yo. Oset. Ty. Yo. Mówiłeś, że mi się kurwa zapomniało, męciu? Nie, mi się nie zapomina, bo nie mam premade'ów. Ziomuś, dokładnie synek i po raz kolejny go wpierdalam samym stylem. Ja menel z Łodzi, dokładnie podbity. Mówi mi to koleś, przecież ja nie jestem ze stolicy. Kiedy wchodzę, no to rym tu będzie dosyć prosty. To jest oset, a dziwko flow jak ostry. Dokładnie tak, nawijałeś o mitologii. To nic nie mów, większy fejm kurwo niż Zeus. Dokładnie jadę tutaj fajnie i wyjebane mam, że dzisiaj jestem na hajpie. Po, wszystko w rękach ryby. Dobra, ostatnie wejście tej walki, ręce. Dobra, ręce. Pa. Jak Zeus widzi, co z tobą robię, mordo, patrzy i mówi, no pierdolony pogrom. I to jest proste, jadę tutaj ziomko. Kiedy wchodzę, to już po tobie ziomboj. Jeszcze raz więc sprawdzaj, kurwa, między nami. A ta fryzura co jest, inspirowana piorunami? Jeszcze raz więc sprawdzaj, cistę ciotę. Zrób se pioruna na łbie, jak Harry Potter. I to jest proste, kiedy tutaj śmigam na bitach. Do finału dziś leciałem, jak błyskawica. I to jest proste, dobrze wiesz, oset przehajpowany, z dużej chmury mały deszcz. Ostatnia waleczka dzisiaj, więc wielkie oklaski dla Oseta, wielkie oklaski dla ryby. Olsztyn, zróbcie hałas! Przejdźmy do formalności. Ostatnia decyzja tego wieczoru w waszych rękach. Czy uważacie, że tę bitwę, a zarazem cały ten turniej powinien wygrać Oset? Czy może lepszy był ryba? Ręka na stronę tego, który uważacie, że wygrał. Czy powinien to być Oset?
Czy może lepszy był ryba? Szanowny jury, zwracam się do was po raz ostatni. Rozwiążcie tę bitwę w wielkim stylu, proszę. Chciałbym powiedzieć, że do finału przechodzi, ale to już nie te zasady niestety. Jakieś 2 tygodnie temu bodajże sędziowałem bitwę, na której był taki sam finał. Ostet ryba, ale tym razem wynik jest inny i zwycięża ryba. Zróbcie hałas dla ryby!